Piłka nożna i tenis stołowy to główne tematy w dzisiejszym serwisie. Stoim.pl, witam bardzo serdecznie i zapraszam na sport. Rozpocznę jednak od strzelectwa Złotoryi w dniach od 2 do 5 lutego w obsadzie międzynarodowej rozegrano zawody klasyfikacyjne w strzelaniu z broni pneumatycznej. W pierwszym strzelaniu Szymon Wielgomas, zawodnik kozińskiego Hammera, klubu, który boryka się ze sporymi problemami finansowymi, zajął drugie miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny 60 strzałów seniorów. W drugim strzelaniu osiągnął świetny wynik 620,9, poprawiając swój rekord życiowy, co dało mu również drugą lokatę. W superfinale startowała 16 najlepszych strzelców, a Szymon okazał się bezkonkurencyjny. Drugi był Rafał Łukaszyk z Zawiszy Bydgoszcz. Czas na piłkę nożną. Podopieczni Grzegorza Szermaka rozegrali trzeci mecz kontrolny. Tym razem bez większych problemów pokonali Proch Pionki 6-2. Dwie bramki zdobył młody, testowany zawodnik radomskiej broni Patryk Winsztal. Trzeci sparing rozegrali w sobotę piłkarz Energii. Po porażce z Powiślanką 3-4 i środowej wygranej z Legionem Głowaczów 5-3, także w spotkaniu z Prochem Pionki padło bardzo dużo bramek. Do przerwy Kozieńczanie prowadzili 3-0. Po trafieniach Patryka Winsztala, Sebastiana Pryciaka i Bartłomieja Janiszewskiego. Ten pierwszy to niespełna 18-letni napastnik, wychowanek broni, ostatnio związany z Radomiakiem. Na murawie spędził ponad 60 minut i pokazał się z bardzo dobrej strony. Po przerwie jeszcze raz pokonał bramkarza Prochu. Na listę strzelców w drugiej połowie wpisali się także Wiktor Putin i Piotr Czerwiński. Dwie bramki dla Prochu zdobył natomiast były zawodnik Energii Erwin Kisiel. Nasz zespół pokonał 6-2 Proch Pionki, z którym zmierzy się u siebie na inaugurację rundy wiosennej. Z kandydatów do gry w Energii obecni byli także Michał Majewski, to środkowy pomocnik, oraz boczny obrońca Marcin Witt. Kilka minut dostał od trenera Szermaka także junior Patryk Schneider. Przyszłość nowych zawodników powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach. Już teraz wiadomo, że z klubem rozstało się 3 graczy. Po Marcinie Sztobrynie i Sebastianie Markowskim odszedł także Kacper Dąbrowski. W sparingu z Prochem nie zagrali natomiast Andrzej Kalinka, Daniel Ciupiński i Kacper Kokosza. Dwaj pierwsi narzekają na drobne urazy, a Kokosza jest przeziębiony. Coraz większy ruch na piłkarskich boiskach. Niemal wszystkie zespoły ziemi radomskiej testowały formę w sparingach. Ostre strzelanie urządzili sobie piłkarze Broni Radom i Oskara Przysucha. Wyniki spotkań kontrolnych. Rezerwy Energii wygrały z Megawatem 5-0. Dwie bramki zdobył Marcin Kołdej, a po jednej Patryk Kultys, Paweł Różański i Jakub Chojecki. Drugoligowy Radomiak pokonał Krzoostrowiec 1-0, a w drugim spotkaniu zremisował z Górnikiem Łęczna 1-1. Broń Radom rozbiła Niedopińczów 8-1, a Oskar Warkę w takim samym stosunku. Bóbr Tłuszcz pokonał dosyć niespodziewanie Mazowsze Grójec 7-3. A Drogowiec Jedlińsk pokonał bardzo wysoko Młodzik 7-0. Legion Głowaczów wygrał z Wyśmierzycami 2-0. Promna, co jest dużą niespodzianką, przegrała z Jodłą Jedlnia 0-3, a Szydłowianka z Wierną Małogoszcz również 0-3. Mogielanka zwyciężyła Oronkę 2-1 i taki sam wynik w spotkaniu Pilicy Białobrzegi z Mazowią Mińsk Mazowiecki. Pilica Nowe Miasto zremisowała z Ceramiką Opoczno 3-3, a juniorzy Broni Radom wygrali z Gryfem Polyczna 4-2. Jużanka Kazanów pokonała Królewskich Jedlnia 3-2, a w ostatnich dwóch spotkaniach padły wyniki remisowe. Zwolenianka Gracja 1-1 i Hubertus Zawisza Sienno 2-2.
Teraz piłka halowa. Piłkarze amatorzy rozgrali 14. kolejkę. Na ogół zwyciężali faworyci. Niespodziankę sprawiła Kozińska Gospodarka Komunalna, wygrywając Alparę. Niemal wszystkie spotkania 14. kolejki amatorskiej Ligi Piłki Halowej toczyły się do jednej bramki. W pierwszym z nich walczący o play-off Desperado grali z MC Amatorami. Ci drudzy już bez szans na najlepszą ósemkę. Spotkanie nie obfitowało w sytuacje bramkowe. Amatorów było 5, a więc grali bez zmian i musieli dobrze rozłożyć siły na całe 20 minut. Dlatego bardziej skupili się na obronie, której zawodnicy Desperado nie potrafili rozmontować. Jedyna bramka w pierwszej połowie padła niemal równo z końcową syreną. Po trafieniu Łukasza Ząbka MC Amatorzy prowadzili 1-0. Po zmianie stron gra nadal częściej toczyła się na połowie zespołu w czerwonych strojach. Jednak ataki Desperado nie przynosiły żadnego efektu. Najbliżej wyrównania było w 13 minucie, gdy MC Amatorów uratował słupek. W 18 minucie Tomasz Dziekan podwyższył na 2-0 i tym samym ustalił wynik tego spotkania. O wiele więcej sytuacji, strzałów i bramek kibice zobaczyli w drugim spotkaniu. Niepokonany GP Transport Głowaczów grał z Sator 997. Gra od samego początku toczyła się według łatwego do przewidzenia scenariusza. Zamknięci pod własną bramką stróże prawa wszelkimi sposobami starali się zatrzymać ataki lidera. Bez straty gola przetrwali całe 5 minut. Wynik meczu otworzył Piotr Bolek, który wszedł z piłką do bramki. Już minutę później, po jego zagraniu z narożnika boiska i strzale Andrzeja Czaplarskiego, było 2-0. A po kolejnych kilkudziesięciu sekundach Bolek po solowej akcji zdobył swoją drugą bramkę. Identycznie wyglądała druga połowa. Głowaczów atakował, Sator się bronił i do 16 minuty wynik nie uległ zmianie. Wystarczyło jednak, że Bolek z Czaplarskim trochę podkręcili tempo. Każdy z nich dołożył po bramce i skończyło się na 5-0. W pozostałych spotkaniach Hubal Chodków pokonał Dobrych Chłopaków 2-0, a Enea dostała 3 punkty walkowerem. Tym razem Ladies nie dotarły na spotkanie. Niespodziankę sprawił Kagiek, pokonując 1-0 wyżej notowany Alpar. Tylko w meczu Autogazu z Janikowem do siatki trafiali piłkarze obu zespołów. 2-1 triumfowała ekipa z Antoniówki. 13. zwycięstwo odniosła Galeria, pokonując Dropie 3-0. Bezbramkowy remis w spotkaniu Morsa z Oranie. W ostatnim meczu Wschód wygrał 3-0 z Ekspolem. Bez zmian w czołówce tabeli. Po 3 punkty dopisały sobie Głowaczów, Galeria, Wschód i Autogaz. Na 3 kolejki przed końcem w ósemce są także Janików, Enea, Sator i Alpar. Z walki o play-off nie zrezygnują także piłkarze Dropi, Hubala i Desperado. Na ostatnim miejscu Ladies Tabu. Przechodzimy do tenisa. W hali Kateris rozegrane zostały mistrzostwa grupy kapitałowej Enea. Bardzo dobry występ zanotował Jarosław Kosłowski, a zawody obserwował Rafał Koczyk. W sobotę poznaliśmy najlepszych tenisistów stołowych wśród energetyków. W mistrzostwa grupy kapitałowej Enea rywalizowało 28 zawodników i 4 zawodniczki. Gro uczestników stanowili pracownicy elektrowni w Świerżach Górnych, ale swoich reprezentantów miały także Poznań, Inowrocław czy Międzyzdroje. W Kozienicach jest jedna z większych lokalizacji grupy Enea i tu jest dobre miejsce, tu jest klub sportowy, który ma sekcję tenisa stołowego i uznaliśmy, że tutaj będzie najlepiej taki turniej zorganizować, który ma na celu integrację pracowników naszej grupy. W sumie przez 6 godzin przy 9 stołach rozegrano ponad 100 spotkań. Bardzo zróżnicowany był poziom, który prezentowali uczestnicy. Były błyskawiczne pojedynki i sety wygrywane do jednego lub dwóch. Ale nie brakowało także 5-setowych, zaciętych i wyrównanych starć. Tutaj grają i amatorzy, którzy się bawią w tenisa stołowego, ale brali też udział zawodnicy, którzy grają w lidze czwartej, piątej, nawet drugiej. Podzieliliśmy ten turniej na kategorie wiekowe, także wszyscy rozegrali co najmniej 5-6
sześć gier i myślę, że mogą być zadowoleni z tego poziomu i z tego, jak sobie mogli pograć, jak mogli się zrelaksować, rozerwać. Turniej podzielony był na cztery kategorie. Najpierw rywalizowały panie oraz panowie do i powyżej 40 lat. Wśród kobiet wygrała Anna Kamela, przed Pauliną Tęczą, Elżbietą Dolot i Anetą Tęczą. Najlepszym w gronie 20 i 30 kilkulatków był Piotr Kołdyka, który w finale 3-0 pokonał Jarosława Kozłowskiego. Kozieńczanin, na co dzień grający w piątej lidze, nie miał zbyt wiele do powiedzenia w pojedynku z zawodnikiem drugoligowego LKTS-u Luboń. Trzeci w tej kategorii był Michał Mikołajczyk z Poznania. W starszej grupie wiekowej także czołowe lokaty zajęli byli lub obecni ligowcy. W finale Bogdan Jędrzejewski z Inowrocławia wygrał 3-2 z Arturem Morozem, graczem piątoligowej Broni Radom. Trzeci był prezes Enea Wytwarzanie, Krzysztof Figat. To również czynny zawodnik czwartoligowej Iskry Kotuń. Jestem zadowolony z tego turnieju, no bo to jest wielka przyjemność pograć w tenisa stołowego. Zamiast siedzieć w domu, to mieliśmy trochę ruchu dla zdrowia, dla przyjemności. Największym prestiżem cieszyła się oczywiście kategoria Open. Tu mógł wystartować każdy, ale faworyci byli ci sami. W finale ponownie spotkali się Kołdyka i Kozłowski. I choć tym razem Kozieńczanin wygrał pierwszego seta, w trzech kolejnych ponownie musiał uznać klasę rywala. Mecz o trzecie miejsce był z kolei powtórką finału starszej kategorii wiekowej. I tak jak za pierwszym razem, po ciekawym pięciosetowym spotkaniu Jędrzejewski pokonał Moroza. Na koniec wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy. A najlepsi w każdej kategorii, oprócz nagród rzeczowych, otrzymali puchary i medale. Przed uczestnikami zatańczyły także cheerleaderki z Ogrodu Jordanowskiego, formacje Dynamit i Ogniki. Nad organizacją i sprawnym przebiegiem imprezy czuwał zarząd Energii Kozienice oraz nasi tenisiści stołowi z Norbertem Zielonym na czele. Tenisiści Energii zakończyli rundę zasadniczą. Pierwszy zespół doznał wysokiej porażki z Imoną Lupus Warszawa, natomiast drugi tym razem pauzował. Ostatnia kolejka w trzeciej lidze nie przyniosła niespodzianek. Energia bardzo wysoko przegrała w Warszawie z Imolą 1-9, a jedyny punkt zdobył oczywiście Jan Molenda. Nadwiślanin Płock pokonał Bogorię Grodzisk Mazowiecki 8-2, a Tęcza Budki Piasecki Szydłowiec 8-3. Orzeł Siedlin rozgromił Ursus 10-0, a w ostatnim spotkaniu najsłabszych zespołów AZS Politechnika zremisował ze Spójnią 7-7. To pierwszy punkt Spójni w tych rozgrywkach. Liderem po pierwszej rundzie jest Nadwiślanin, 19 punktów. Drugie miejsce zajmują Sanniki, a trzeci Orzeł Siedlin po 17 oczek. Energia zajmuje 9 miejsce, w 11 spotkaniach zgromadziła 8 punktów, a za nią Ursus 6 punktów, Politechnika 3 i Spójnia Warszawa z dorobkiem jednopunktowym. Piąta liga. Wyniki ostatniej kolejki rundy zasadniczej. Pogoń Siedlce w spotkaniu wyjazdowym wygrała z Kazanowem 8-2. Sokół Brwinów zwyciężył Imolę Warszawa 8-3. A Badwicz przegrał wysoko z Ruksem Kowala 3-8. Naprzód Skórzec pokonał Nadarzyn 8-5, a Broń odniosła wyjazdowe zwycięstwo w Żelichowie, wygrywając Ikarem 8-3. Energia Kozienice pauzowała, wykorzystała to Pogoń, która wyszła po raz pierwszy na prowadzeniu w tabeli. Energia jest druga, mając na koncie tyle samo oczek, ale przegrany mecz z Pogonią. Na dole trzy warszawskie zespoły. Imola 5 punktów, Sokół Brwinów 3, a tabelę zamyka Wadwicz zaledwie z 1 punktem. Teraz nastąpi 3-tygodniowa przerwa w rozgrywkach. Najlepsze zespoły walczyć będą o awans, a pozostałe o utrzymanie z zachowaniem dotychczasowego dorobku punktowego. A na koniec pływanie.
Na krytej pływalni Delfin odbyły się zawody gminne szkół podstawowych w pływaniu indywidualnym. Ponad 100 uczestników zgromadziły na starcie indywidualne zawody pływackie gminy Kozienice. W sobotę 4 lutego kryta pływalnia Delfin gościła uczniów klas 3, 4, 5 i 6 z 6 szkół podstawowych naszej gminy. Reprezentowali dwie kozienickie podstawówki oraz Nową Wieś, Janików, Brzeźnicę i Wólkę Tyrzyńską. Rywalizacja odbywała się w 4 kategoriach wiekowych, w stylu dowolnym i grzbietowym. W gronie 3-klasistów medale wywalczyli Amelia Szczepaniak, Oliwia Sucherman i Gabriela Sosnowska oraz Szymon Wójcicki, Michał Tomczak, Tymon Panek i Mateusz Mazur. Wśród ich o rok starszych kolegów i koleżanek najlepiej popłynęli Emilia Woźniak, Katarzyna Wesołowska, Maja Kusio i Oliwia Tylus oraz Janek Wójcik, Wiktor Sankowski i Piotr Słyk. Z kolei w roczniku 2005 triumfowali Paulina Kudła, Justyna Baran, Amelia Szydłowska i Anna Tyśkiewicz, a także Błażej Jakubowski, Jan Baranowski, Norbert Grzesik i Kacper Rybak. Zaś rywalizację w najstarszej kategorii wygrali Zuzanna Maj, Amelia Krześniak, Julia Traczyk, Paweł Paciorkiewicz i Jakub Siderski. Tego rodzaju zawody nie tylko doskonalą wśród dzieci techniki pływania, lecz uczą je również sportowej rywalizacji i zasad fair play. Pozwalają także wyłonić reprezentacji gminy do zawodów powiatowych. Organizatorem sobotniej imprezy była Szkoła Podstawowa nr 1, a w jej przygotowanie i sprawne przeprowadzenie zaangażowali się także pracownicy pływalni oraz rodzice i starsi zawodnicy Akwatora Kozienice. W trzeci weekend lutego pływalnia Delfin ponownie gościć będzie najlepszych polskich pływaków. Zawody z cyklu Arena Grand Prix Puchar Polski odbędą się w sobotę i niedzielę 18 i 19 lutego. Na starcie zamelduje się czołówka polskich pływaków oraz młodzież, dla której jest to ostatni sprawdzian przed zimowymi mistrzostwami Polski juniorów. O zwycięstwo powalczą m.in. Radosław Kawęcki, Alicja Tchórz i Aleksandra Urbańczyk. Nie zabraknie także reprezentantów dwóch kozienickich klubów. W sobotę zawody rozpoczną się o godzinie 9. Na godzinę 16.45 zaplanowano uroczyste otwarcie. Zaraz po nim o godzinie 17 rozpocznie się drugi blok startowy. Dzień później sportowcy rozpoczną rywalizację także o godzinie 9. Po zakończeniu trzeciego bloku, około godziny 12, odbędzie się uroczyste zamknięcie zawodów. Organizatorem Grand Prix jest Polski Związek Pływacki oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu przy współorganizacji gminy Kozienice. Serdecznie zapraszamy do pływalni Delfin. Wstęp wolny. Jednocześnie informujemy, że ze względu na zawody część basenowa pływalni będzie zamknięta od piątku 17 lutego od godziny 14 do niedzieli 19 lutego do godziny 16. Zmiany dotyczą także tężni solnej i Centrum Odnowy Biologicznej. Odwołane zostało także część zajęć w sali fitness. Szczegóły na stronie www.kaceris.pl. Z mojej strony to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.